Na własne oczy zobaczysz prawdziwy cud. Jest dużo zimniej niż na zewnątrz. Takie to parszywe czasy. Weź mój kielich i umieć go przed chłopcem. Muszę przejrzeć modlitewnik i znaleźć właściwe ustępy. Siostro, wiem, że katedra zaleca spalenie opętanej osoby. Niektórzy przedstawiciele kleru są nadgorliwi w interpretacji świętych pism. To nie będzie miało tutaj miejsca. O, chwała niech będzie światłości. Ojcze Inariusie, w Twe święte imię przelewam mą nikczemną krew. Niech światłość ją oczyści. Niech światłość rozjaśni mrok. Żałosne. To dziecko należy do mnie. Święci aniołowie! Co się dzieje z moim synem? Niech światłość pokona mrok skrywający się w tym młodzieńcu. Ojcze! Wypędź tego demona! Twoje nędzne formułki nie mają tu żadnej mocy. Nie wyjdę z niego! Jego duża jest już moja! Ojcze! Ochraniaj to dziecię swą łaską! Rozkazuję ci opuścić jego ciało! Nie! Nie! Zachowam kości! Teraz zabij go! Zanim znajdzie kolejnego nosiciela! Potrzebuję czasu, żeby to przygotować. Jestem jeszcze gotowy. Jestem jeszcze gotowy. Jestem jeszcze gotowy. Udało się. Synku, słyszysz mnie? Błagam, powiedz coś! O, ojcze, gdzie ja jestem? Synku, o, wiecie, jesteś bezpieczny. Dziękuję ci, siostro. Nie ma za co, Petrze. Rozumiem, że spotkamy się na najbliższym nabożeństwie, tak? W pierwszej ławie? Oczywiście, siostro! Jasna sprawa! Zostawmy ich samych. Umówmy na zewnątrz. Dobrze się spisałeś. Nadajesz się do tej roboty bardziej, niż ci się wydaje. Wielu mieszkańców Kiowosadu wciąż potrzebuje mojej pomocy. Jeśli znajdziesz czas, chętnie skorzystam z twojego wsparcia.